Chile są nietradycyjnych strojów tkanych ręcznie na specjalnym krośnie. Dziś zrobimy samodzielnie mini krosno do stworzenia zakładki do książek. Przyda się kartonik, molinę z igłą, linijka, ołówek, nożyczki i taśma klejąca. Aby zrobić krosno, rysujemy na kartonie paski w jednakowych odstępach. Następnie odcinamy paski po obu brzegach. Przeciągamy molinę lub inny sznurek wzdłuż nacięć. Zaczynamy tkanie. Za pomocą igły przykładamy molinę na przemian, tak jak pokazane jest to na filmie. Warto uzbroić się w cierpliwość. Do produkcji tradycyjnego chilijskiego stroju, chamanto, używa się wełny oraz jedwabiu, czyli materiału z kokonu jedwabnika, takiego owada. Możemy dodać inne kolory muliny, tkając w ten sam sposób. Zawiązujemy ze sobą odstające nitki i delikatnie odcinamy. Następnie odcinamy nasze dzieło od krosna za pomocą nożyczek. Z gotowej pracy można zrobić zakładkę do książki, a jeżeli będzie wystarczająco długa, bransoletkę.